urzędniczka zatrzyma na złodziejka. Ja to mówię, że tak, że homoseksualiści też nic nie wiedzą, nie mogą możliwych zabić. Ale tu baba elegancka i bogata i co? Mało jej wszystkiego jeszcze pragną w Warszawie. Wyczystacze, oczystacze, kamieni, a ludzie na bruk. Dziadnie. Ujrzy światło dzienne, jeżeli Rada Ministrów to zaakceptuje i przejdzie wszystkie szczeble legislacyjne. Dana propozycja to ujrzy światło dzienne, nowe podejście do opodatkowania. Już wiosną senatorowie Prawa i Sprawiedliwości zaproponowali gruntowną modyfikację systemu poboru podatku akcyzowego. Od 2008 roku obowiązuje stawka 18,6% dla samochodów z silnikami o pojemności powyżej 2 litrów. Senatorowie zaproponowali tę stawkę dla aut z dużymi silnikami wyniosła 8%. Wówczas Ministerstwo Finansów przekonywało, że podstawą nowego opodatkowania ma być poziom emisji dwutlenku węgla. Konkretnych stawek jednak nie przedstawiono. Powinniśmy szukać kolejne działania służb w śledztwie dotyczącym reprywatyzacji w Warszawie. Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało byłą urzędniczkę Ministerstwa Sprawiedliwości Marzenę K. Zatrzymana jest współwłaścicielką najdroższej nieruchomości w Polsce, działki w pobliżu Pałacu Kultury i Nauki, a także 5 innych w Warszawie. Na jej konta w związku z odszkodowaniami reprywatyzacyjnymi wpłynęło łącznie ponad 38 milionów złotych. Podczas zatrzymania funkcjonariusze zabezpieczyli też ważne dokumenty. Powiedział informacyjnej agencji radiowej rzecznik CBA Temistok Rezbrodowski. Ministerstwa Sprawiedliwości. Związane ze śledztwem dotyczącym szeroko rozumianej reprywatyzacji w Warszawie. Nasi funkcjonariusze do tej sprawy zabezpieczyli dokumenty, które mogą stanowić dowód w sprawie. Urzędniczka w swoim oświadczeniu majątkowym nie poinformowała o swoich dochodach z reprywatyzacji i Komisja Dyscyplinarna w Resorcie Sprawiedliwości postawiła jej zarzut podania nieprawdy w oświadczeniach majątkowych i korektach oświadczeń składanych w latach 2012-2016. Marzena K. kilka tygodni temu sama zrezygnowała z pracy, ale w jej sprawie toczy się kilka postępowań w prokuraturze. Nowoczesna uważa, że zatrzymanie Marzeny K. to wierzchołek góry lodowej w kwestii wyjaśnienia dzikiej reprywatyzacji w Warszawie. Komentując to zatrzymanie, Paweł Rabiej, członek zarządu Nowoczesnej, powiedział, że wszystkie kwestie związane z dziką reprywatyzacją w Warszawie i w całej Polsce powinny być bardzo gruntownie wyjaśnione. Dodał, że jest to ostatni moment na honorową dymisję Hanny Gronkiewicz-Waltz. Honorową tak nie do końca oczywiście, ale jeszcze jest to moment, żeby z twarzą złożyć ten urząd, przyznać, że miały miejsce nieprawidłowości, że był brak nadzoru miasta nad reprywatyzacją wszystkimi procesami, które towarzyszyły reprywatyzacji w Warszawie. Apelujemy o to, żeby pani prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz podała się do dymisji i żeby można było otworzyć w Warszawie nowy rozdział. Paweł Rabiej przypomniał, że Nowoczesna zaproponowała 10-punktową mapę drogową, która pozwoli uchwalić dobrą ustawę reprywatyzacyjną. Polityk zaapelował do Prawa i Sprawiedliwości, by zaprosiło inne ugrupowania, ale także ruchy miejskie, lokatorskie, właścicielskie do stołu, by można było wypracować dobre rozwiązanie reprywatyzacyjne. Państwo polskie powinno zamknąć kwestię dzikiej reprywatyzacji, ale powinno też znaleźć sobie siłę i odpowiedzialność, żeby przyjąć dobrą ustawę reprywatyzacyjną. Nowoczesna jest gotowa przy wypracowaniu takiej ustawy współdziałać. Nie mamy tutaj żadnych założeń poza założeniami brzegowymi i bardzo głębokim przekonaniem, że to jest kwestia, która musi być rozwiązana. Na wczorajszej konferencji prasowej Zbigniew Ziobro, minister sprawiedliwości i prokurator generalny, poinformował, że wszczęto kilkadziesiąt nowych śledztw w sprawie reprywatyzacji w Warszawie. Nauczycielką roku 2016 została Joanna Urbańska, która uczy chemii, fizyki i biologii w gimnazjum imienia Jana Pawła II w Susku w województwie mazowieckim. Nagrodę przyznaje Ministerstwo Edukacji i Tygodnik Głos Nauczycielski. Laureatka tuż po odebraniu nagrody nie była szczęścia. Mówiła też, kto napędza ją do działania. Zdecydowanie ci młodzi ludzie są wspaniali, pełni pasji, mają mnóstwo cudownych pomysłów. Trzeba ich tak trochę pogłaskać, powiedzieć im, że dadzą radę,
to jest wszystko w ich rękach i oni to po prostu biorą, angażują się w to i robią cudowne rzeczy. Do finału zakwalifikowano 13 nietuzinkowych nauczycieli z całego kraju. Patronem honorowym konkursu jest Związek Nauczycielstwa Polskiego. Nagrodę wręczono po raz 15. Naszym gościem w przyszłym roku flota polskich lotniczych lot wzbogaci się o nowe samoloty. Będą to maszyny o nazwie Boeing 737 MAX 8. To jedna z najnowszych konstrukcji amerykańskiego producenta. Pierwsze egzemplarze pojawią się w naszym kraju w przyszłym tygodniu. Samoloty mogą wziąć na pokład ponad 180 pasażerów. To więcej niż użytkowane dziś przez polskiego przewoźnika. Podobne maszyny, ale starszej generacji. Jak mówi prezes lotu Rafał Czarski, pasażerowie od razu odczują zmianę. 737 MAX 8. Będzie miał bardzo wygodne schowki do bagaż, będzie miał lepsze oświetlenie. Pierwsze nowe maszyny pojawią się w barwach lotu pod koniec przyszłego roku. W sumie będzie ich 6. Przewoźnik podkreśla, że są one tańsze w użytkowaniu. Michał Nowak z Biura Strategii Lotu mówi, że nowe samoloty spalają mniej paliwa. Każdego roku taki samolot będzie tańszy w eksploatacji około 1,5 miliona dolarów. Ofertę dotyczącą samolotów średniodystansowych złożyła także firma Airbus. Prezes lotu Rafał Linczarski powiedział jednak, że oferta Boeinga była o wiele bardziej atrakcyjna pod względem ceny, a europejski koncern uplasował się pod tym względem dopiero na trzecim miejscu. Żadne inne kryteria w tym zakresie nie występowały. Lot nie chce stracić szczegółów finansowych transakcji, zasłaniając się tajemnicą handlową. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Rzeczywiście, można powiedzieć, że takim zapleczem do prowadzenia salonów gier niezbędna jest koncesja, zgodnie z polską ustawą o grach hazardowych, nawet jeśli Warszawa nie poinformowała o przepisach Komisji Europejskiej. Tak orzekł unijny Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu. Sędziowie rozstrzygnęli wątpliwości prawne, które pojawiły się w Polsce i przyznali rację władzom w Warszawie, Beata Pomecka. O rozstrzygnięcie wątpliwości prawnych i interpretację przepisów o grach hazardowych zwrócił się Sąd Okręgowy w Łodzi, który zajmował się sprawą dwóch Polaków oskarżonych o zorganizowanie gier na automatach bez koncesji. To było naruszenie polskiego prawa, ale obrona uznała, że wymóg dotyczący koncesji to jedynie przepis techniczny, o którym Polska nie poinformowała komisji, a zatem nie może on być wykorzystywany w akcie oskarżenia. Sędziowie Trybunału Sprawiedliwości uznali jednak, że wymóg dotyczący zezwoleń na prowadzenie salonów gier nie ma charakteru technicznego, zatem wszystkie tego typu sprawy muszą być rozpatrywane w oparciu o przepisy krajowe w Polsce. Konieczne są koncesje, a władze mają prawo karać za ich brak. Z Luksemburga, Beata Pomecka, Polskie Radio. I bardzo zindywidualizowaną. W Rzymie po raz 11 rozpoczyna się festiwal filmowy Festa del Cinema, Święto Kina. Już w lipcu do udziału w nim zaproszony został Andrzej Wajda ze swoim najnowszym filmem Powidoki. Planowano też do ostatniej chwili spotkanie z polskim reżyserem. Piątek 14 października na Rzymskim Festiwalu pokazany zostanie jego ostatni film. Następnego dnia, w sobotę, kiedy miało odbyć się spotkanie z nim, z przedstawicielami prasy i publicznością, spotkają się od twórcy głównych ról Zofia Wichłacz i Bogusław Linda oraz autor zdjęć Paweł Ederman. Na rzymski festiwal przyjadą m.in. Meryl Streep, Tom Hanks, Oliver Stone i Bernardo Bertolucci. Z okazji stulecia urodzin Gregory Pecka na Placu Hiszpańskim wyświetlony zostanie film Rzymskie Wakacje. Specyfiką festiwalu jest jedna jedyna główna nagroda, statuetka Marka Aureliusza, przyznawana przez publiczność. Marek Lener, Polskie Radio, Rzym. Śmierć Andrzeja Kopczyńskiego to wielka strata, mówiła w Polskim Radiu 24 Zofia Czerwińska, aktorka, która występowała w 40-latku. Rzeczywiście myślę, że uchwycił pan nie tyle świetny aktor, tego, o co tak chodzi. Się zapisał tutaj wykorzystać właśnie narzędzie, jakim jest postmodernizm dla analizowania magii chaosu, ponieważ rzeczywiście w przekonaniach samych magii chaosu każda tradycja religijna jest dokładnie tyle samo warta. Wartość tradycji wyznacza tylko jej użyteczność podczas właśnie praktyki duchowego rozwoju, czyli praktykowania jakichś rytuałów czy jakichś tego typu form aktywności. Więc tutaj pojawia się jedynie użyteczność jako weryfikacja tego, czy dana tradycja ma jakąś wartość bądź nie. Jak podkreślała na naszej antenie Zofia Czerwińska, pozytywne cechy Andrzeja Kopczyńskiego były uwidocznione w roli typowego 40-latka. Właśnie ciekawe, że zwrócił pan uwagę na te kwestie użyteczności, pewnego pragmatyzmu, który cechuje ta postawa, którą pan w książce opisuje. To są magowie chaosu, są tacy magowie pragmatyczni. Tutaj taką emblematyczną postacią dla tego nurtu jest Peter J. Carroll.
ułożyć na tym ekranie tej energii, to jest w ogóle ciekawa postać, dość tajemnicza. Mi się nawet kiedyś zdarzyło z nim porozmawiać, ale tylko mailowo. Andrzej Kopiczyński miał 82 lata. W ostatnim czasie zmagał się z chorobą Alzheimera. Zagrał w wielu filmach, między innymi w prawdziwym końcu Wielkiej Wojny, Mstna Chorze, Korczaku oraz Ogniem i Mieczem. Był tytułowym bohaterem serialu biograficznego Kopernik Ewy i Czesława Patelskich. Największą popularność zdobył jako odtwórca roli inżyniera Stefana Karwowskiego w 40-latku. Prognoza pogody. Dziś na zachodzie i południu zachmurzenie duże, miejscami deszcz lub mrzawki. Na pozostałym obszarze rozpogodzenia, choć miejscami również zachmurzenie umiarkowane i duże oraz deszcz. Temperatura maksymalna od 5 stopni na południowym wschodzie do 7 w centrum i do około 10 stopni na zachodzie i wybrzeżu. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu umiarkowany i dość silny, północno-wschodni i wschodni. Poznawaniem rzeczywistości fizycznej, natomiast magia zajmuje się tutaj poznawaniem właśnie tej rzeczywistości psychicznej, duchowej. Twoi bliscy liczą na ciebie tego typu pragmatyzm właśnie reprezentowany. Dlatego bóle stawowe, mięśniowe czy reumatyczne nie mogą cię ograniczać. Możesz liczyć na Opokamet, bo przenosi ulgę na długo. Opokamet, bez bólu przez cały dzień, bez bólu przez całą noc. Jak zostać mistrzem oszczędzania? To proste, zamiast autem, iż to proste na rowerze. Tutaj pierwszą taką postacią był Mr. Crowley, masz dobry cel, żeby oszczędzać. Takiego najważniejszego teoretyka. Najważniejsze, jeśli masz już oszczędność, to przejdź się tam, gdzie zarobią jeszcze więcej. Osłuż rachunek oszczędnościowych Ekstra Zysk w Eurobanku i zostań mistrzem oszczędzania. Eurobank. Na co dzień. Szczegóły, opłaty, aktualne oprocentowanie, regulamin konta dla osób fizycznych i regulamin oferty rachunku oszczędnościowego Ekstra Zysk. Dostępne na eurobank.pl i w placówkach Eurobanku S.A. Actisoft szybko łagodzi podrażnienie, regeneruje wyknięte kąciki ust i tworzy wokół nich barierę ochronną. 97% użytkowników potwierdziło skuteczność Actisofta. Actisoft. Problem zajadów. Znika bez śladów. Szaleństwo cenowe w drogeriach Natura. Tylko teraz serum do rzęs Long for Lashes za 39,99 i setki hitów sprzedaży nawet do 50% taniej. Sprawdź w drogeriach stacjonarnych i na drogerii Natura.pl. Kiedy zaczęły mi wypadać włosy, to nie była jakaś tragedia. Zdarza się, można coś smarować, ale komu by się chciało? Bo można dużo prosić. Pójść do apteki, kupić szampon dejstwa, a wczoraj tutaj wyrażona filozofia. Zmień szampon na dejstwa i powstrzymaj wypadanie włosów. Każdy jubila, stojąc przed tortem i patrząc na świeczki, myśli o życzeniu, które chciałby, żeby się spełniło. My z okazji 15 urodzin programu Witaj pragniemy tylko jednego, by na polskich drogach było bezpiecznie. Weź udział w urodzinie. Każde odebranie losu to 20 groszy na poprawę bezpieczeństwa dzieci na przejściach. Loteria dla zarejestrowanych uczestników programu Witaj. Szczegóły na witaj.pl. Orle. Najbliżej. Bilety, system online i kasy ECS. Szczegóły ECS. Na zegarze 16:17 w kalendarzu czwartek, 13 dzień października. Słuchają Państwo Polskiego Radia 24. Przenosimy się do Sejmu. Rozmowa parlamentarna. Lucja Olszówka i jego gości. Gościem rozmowy parlamentarnej dzisiaj jest pan Łęcicki, poseł Prawa i Sprawiedliwości, ale też były radny Warszawy, mój burmistrz jednej z jej dzielnic, Pragnik Północ. Dzień dobry, panie burmistrze. Dzień dobry. Wyliczyłem tę wizytówkę dość obszerną, ale to będzie miało związek z tematami naszej rozmowy. Zanim o reprywatyzacji będziemy rozmawiać w stolicy, chcę pana zapytać, panie pośle, o sztukę dyplomacji, bo brak tej sztuki. Wczoraj widelę szefa MON, wiceszefa MON, dzisiaj puknijcie się w czoło od rzeczniczki klubu PiS. Za język debaty publicznej w Polsce odpowiadają elity i to jest państwa propozycja do tego języka. Tutaj nie chciałbym się wypowiadać za inne osoby, raczej bym się skupiał w tym wypadku na sobie i ja bym w pewien sposób trzymał ten poziom wysoko, to myślę, że jest szansa, że inni też będą do niego dostosowywali. Tutaj naprawdę nie chciałbym rozliczać jako posłów opozycji, jako posłów koalicji właśnie kultury. Tu się trochę nie zgodzę, ja przepraszam za tę niezręczność w takiej sytuacji, w jakiej postawili pana koledzy z tej samej drużyny, ale wyobrażam sobie sytuację, że takie słowa padają z ust opozycji i widzę tę kolejkę do komentowania tych słów. Powiem tak, rzeczywiście poziom debaty publicznej jest czasami gorący, ale pewnych granic może nie powinniśmy przekraczać, bo w momencie, kiedy
adwersarza obrazi, no to ten poziom, ta granica zostaje przekroczona. I tutaj wolałbym się wypowiadać jeszcze bardziej. Nie chciałbym się wypowiadać o innych, a jeżeli ja kogoś miał urazić, to wolałbym wypowiadać o słuchu. Tak. Po samym clou w takim razie tego Sewerwivru Szefamon, Karakale nie będą zakupione przez polską armię, będą zakupione Black Hawki. Jak to jest, że bez przetargu można wskazać palcem firmę, która wyposaża polskie wojska? Nie wiem, czy zostaną zakupione bez przetargu, bo jest kilka możliwości. A to już wiadomo, że ten przetarg wygrają. No ja bym jeszcze nie wiem, być może a to nie ma się lepiej. No to być może ma inne informacje, może na trzy świat z tego, co wiem, to taki przetarg powinien odbyć. Oczywiście może to być, bo może być firma zanimowana, nie zanimowana, ale to też musi być wszystko transparentne. Współpracy do nośnionki takiej, że zbieramy coś, bo mamy jakiś wyimaginowany inkubator MGO, żądanie, natomiast to musi być transparentne. Wybieramy to, ponieważ jest to lepszy sprzęt, na przykład kupiony za taką cenę, porównywalnie tańszy, służący tym i tym celom, a nie na zasadzie takiej, że wybieramy to, bo nazwa na przykład. Czyli to wypełnia ideę transparentności pana zdaniem? Co? Że zapowiedź, że Polska armia zostanie wypuszczona na amerykańskiego kanału? Nie wiem, czy jeszcze wszystko wiem, bo może tak. Być może minister Macierewicz powinien więcej powiedzieć na ten temat. Moim zdaniem powinien odbyć się przetarg. Warszawski Sąd Rejonowy na rząd uruchomił wczoraj śledztwa w sprawie nieopublikowania wyroku Trybunału Konstytucyjnego 9 marca programu Prawa i Sprawiedliwości nowelizacji ustawy o Trybunale, którą sędziowie uznali za niezgodną z konstytucją. Wcześniej prokuratura odmówiła wszędzie śledztwa w tej sprawie, jednak sąd może brakować. Trzeba by się nad tym zastanowić, bo to jakby rzucenie z takiego samego hasła, to tak jak rzucenie hasła Mieszkanie Plus bez konkretów, to nigdy nie będzie można rozmawiać o tym w sposób poważny. W momencie jak pojawiają się pierwsze konkrety, pierwsze wyliczenia, można coś takiego poddać się analizie, krytyce i wyciągnąć z tego wnioski na przyszłość. Jak walczyć z zarzutami, że to jest pokazówka 6000 mieszkań? Czy to nie jest realna odpowiedź na potrzeby rynku mieszkaniowego? No ale jest jakakolwiek odpowiedź. To też nie jest tak, że jesteśmy w stanie wybudować mieszkań w ciągu 4 lat. To, no nie jesteś, biorąc pod uwagę realne, obecnie obowiązujące,
możliwości. Zielonej Górze będzie tak pogodnie, jutro z kolei dużo słońca w całym kraju, na termometrach większej części Polski od 8 do 12 stopni. Radio Inwestycje to też nie osiągnie do miliona mieszkań w ciągu 4 lat. Mieszkanie Plus to rządowy program, ale Państwo zauważają jeszcze jeden program, który miał mieć miejsce, mianowicie Kamienica Plus, i tu przechodzimy do reprywatyzacji. Była urzędniczka Ministerstwa Sprawiedliwości, pani Marzena K., została dzisiaj zatrzymana przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Sprawa zatrzymania ma oczywiście związek z samą reprywatyzacją. Dlaczego Państwo nie chcą komisji śledczej w tej sprawie? Jeden problem, że skoro chodzi o komisję śledczą, ciężko będzie w ciągu jednej kadencji rekonstruując ten proces komisji śledczej, gdzie magii, odnowy magii w XX wieku, wskazał pan na postać Alistaira Crowleya, no bo poniekąd od tej bestii się wszystko zaczęło. Rzeczywiście, Alistair Crowley był bardzo ciekawą postacią, był magiem, mistykiem, natomiast moim zdaniem jego istotną zasługą była organizacja przedstawicieli. W takim razie po co ten zespół parlamentarny? Ten zespół parlamentarny ma w dużej mierze pośredniczyć postrzegany jako bardzo mroczna postać, oskarżany o satanizm, w ogóle kojarzony ze wszystkim, co prokuratura oczywiście postać bardzo wyklęta, której przypisuje się jak najgorszy, o których nie wypada mówić o tej godzinie w radio. Natomiast to wszystko może być też próba mitologizowania jego postaci, która mogła nawet mu służyć po to, żeby zyskać jakąś popularność. Więc tutaj ciężko powiedzieć, co było prawdą, a co nie. Natomiast na pewno w jego przypadku było prawdą to, że wszedł w polemikę z Freudem i stwierdził, że tak naprawdę ostateczną rzeczywistością, z której pochodzą jakieś zdolności magiczne, jest nasza psychika. Wobec tego jego wspomniałem na początku tego wątku dotyczącego reprywatyzacji i o zatrzymaniu Marzeny K., to jest urzędniczka, nie współwłaścicielka słynnej działki przy Pałacu Kultury oraz 5 innych adresów w Warszawie. Na jej konto z tytułu reprywatyzacji wpłynęło łącznie ponad 38 milionów złotych. To są te wyliczenia związane z zatrzymaniem. Czy w związku z tym, to są kwoty, które wypłynęły od miasta, tak? Czy to są działaniu, które ma na celu wywołać bardzo określony efekt, dzisiaj mogła nie spać spokojnie? Odpowiedzialność bierze ten, kto się działaniem magicznym zajmuje, i na to jest w modlitwie, bo tam ktoś, kto się modli, zwraca się do jakiejś transcendentnej istoty, która ma jego życzenie ewentualnie spełnić, ale może to zrobić, albo może tego nie zrobić, i nie zależy to od tego, kto się modli. W przypadku maga, to oczywiście mag wywołuje zmiany. Te postawy są rzeczywistością. Poza warstwą werbalną, czy dzisiaj możemy powiedzieć, różne, że pewnego dnia pani prezydent Warszawy usłyszy pukanie do swoich drzwi rano? No tego gruntownie, to ja nie gruntownie analizując magię jako ten fenomen kulturowy. Nie znam tych wszystkich i Peter Carroll, o którym mówiliśmy, podkreśla tę użyteczność, tak, pragmatyzm, i Alistair Crowley oczywiście tak przeprowadzał mnóstwo różnych operacji magicznych mających na celu albo jakieś bardzo poważne przedsięwzięcia metafizyczne, albo po prostu, nie wiem, na przykład zarobienie pieniędzy. Czy magia działa? Myślę, że odpowiedź na to pytanie jest ściśle związana z tym, co wierzymy. Tutaj ten Stowarzyszenie Miasto jest nasze, które w ujawnianiu afery reprywatyzacyjnej ma wiele zasług. Stworzyło taką mapę roszczeń, ona jest dostępna w internecie. To są lokalizacje nałożone na mapę. Nasze działania, lokalizacje zagrożone reprywatyzacją, dzielnica, którą pan zarządzał, jest tak gęsto pokryta północy, ciężko odczytać nazwy poszczególnych ulic. Z perspektywy burmistrza, dojrzenie wątpliwości, nieprawidłowości związanych z reprywatyzacją jest możliwe? Powiem w ten sposób, jest czasami możliwe. Tak, jak łącznie, to można jako radny, że tam działa jako taki klasyczny ekologiczny mechanizm, jako burmistrz, że percepcja też się zmienia, ale też się troszkę działaniu magicznym. Oni przypisują moc magii i temu, że magia rzeczywiście działa, no bo stało się to, co chcieli, żeby się stało, a każdą porażkę przypisują temu, że może rytuał był źle wykonany, że może czegoś zabrakło, może źle zrobili, natomiast samej magii to, że się magiczny rytuał nie tego, żeby dowiedzieć się, czy jest możliwe, żeby coś przeoczyć, czy Anna Grodkiewicz nawet mogła nie mieć świadomości tego, że takie pieniądze trafiają do jednej osoby. Rzeczywiście, tutaj zasada uwierz, a będą ci dane, czyli trzeba wierzyć w to, że
rytuał, który się przeprowadza, przyniesie taki skutek, jaki się chce przyniósł i z tego punktu wychodzi się w przeprowadzeniu tego typu działań. Natomiast czy one przychodzą, czy nie, to jest często kwestia interpretacji. Tu albo można zastosować taką interpretację, jaką pan podsunął, czyli na przykład powinęła się noga w trakcie wykonywania rytuału. Teraz ta mała ustawa reprywatyzacyjna się obraziło, prawda, i się nie zjawiło. Ewentualnie można to uznać za, i często też magowie właśnie w ten sposób postępują, za po prostu kolejny krok w duchowym rozwoju, pozyskiwanie tej duchowej skuteczności w przeprowadzaniu działań magicznych. Cytowany przeze mnie na początku profesor Kitz Thomas twierdzi, że magia jest takim światopoglądem doskonałym dla, można powiedzieć, zagubionego, pozbawionego poczucia bezpieczeństwa współczesnego człowieka, że ten renesans magii w stopniu jest związany właśnie z tym, że się nam jakoś rozpadła i ta dawna oparta na religii, na religii chrześcijańskiej wizja rzeczywistości, no i ta nowa, która miała zgodnie z obietnicami oświecenia przynieść nam pełne poznanie rzeczywistości za pomocą nauki i w ogóle do końca historii nas doprowadzić. Zgadza się pan z tą konstatacją, że magia jest właśnie czymś takim, co by się coraz bardziej się popularyzowało? Czy może raczej to zawsze pozostanie dziedzina dla wąskich kręgów, dla osób jakoś zainteresowanych, szczególnie praktykujących w ukryciu? Rzeczywiście element magii, albo w ogóle mówiąc o magii, należy używać terminu świadomość. Paweł Łusiewski, poseł Prawa i Sprawiedliwości, dzisiaj gość rozmowy parlamentarnej. Bardzo dziękuję za spotkanie. Zauważamy nie tylko w samej magii, ale też na przykład w pozytywnym myśleniu. Polskie Radio 24. Informacje dnia. W jaki sposób należy myśleć, ażeby myśli uskuteczniały się w rzeczywistości fizycznej, przynosiły jakieś rezultaty. I tutaj podejście do myśli jest takie, że myśl posiada pewną moc sprawczą. Jesteśmy za pomocą naszych myśli, naszej rzeczywistości fizycznej wywołać jakiś rezultat, który możemy fizycznie zbadać dla biznesu. Ja myślę, że ten renesans magii właśnie jako takiego innego światopoglądu odbywa się teraz nie tylko w obrębie rynków okultystycznych i ezoterycznych, ale także na przykład w literaturze poradnikowej, czy w takich nurtach jak pozytywne myślenie. No to właśnie wielki bestseller dobrym przykładem tego rodzaju myślenia, tylko że to jest taka trochę w gruncie rzeczy upiorna wizja rzeczywistości, ta wizja oparta na pozytywnym myśleniu właśnie. Ona pozostaje w nurcie takim bardzo indywidualistycznym, który właściwie całą odpowiedzialność za kształt życia, za sukcesy, ale i za porażki przenosi na jednostkę. No i wtedy właściwie w takiej perspektywie, o czym Rhonda Byrne, autorka sekretu piszącej książce, bliskie po prostu człowiekowi. On jest niezwykle kreatywnym tekściarzem, także to też myślę, że to zostało docenione, no, zostało to określone jako stworzenie nowej poetyckiej ekspresji. I myślę, że to jest docenienie właśnie tego połączenia słów, Heina, jak i u Karola, został nobilitowany oficjalnie literatu. Natomiast on często jest ignorowany i zwraca się uwagę, to przez pisma magiczne, pomija się tę kwestię odpowiedzialności, natomiast cały czas różni pisarze ezoterycznie, czy właśnie z tych nurtów pobocznych, które zaliczylibyśmy do pozytywnego myślenia, zwracają uwagę, że istotnym komponentem jest odpowiedzialność, to wziąć odpowiedzialność za swoje działania, tak samo magiczne, jak i te działania myślowe, które przeprowadzamy w naszej głowie i postrzegać nasze życie, jego jakość i siebie samego, naszą tożsamość jako rezultat też naszych myśli. Dobrze kontynuuje z drapieżnym kapitalizmem, który zresztą chętnie wita tego rodzaju narracje i opowieści. No bo wtedy nie ma co mówić o nierównościach społecznych, o klasowym społeczeństwie, o niesprawiedliwej redystrybucji, o złym porządku politycznym. Wszystko jest moją winą, twoją winą, winą Kowalskiego. No to właśnie, wszystko jest w głowie i jak tylko zacznie się myśleć inaczej, to wszystko będzie lepiej. Wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki taka doktryna zapowiedział, że za nieco ponad miesiąc zostanie przedstawiona konstytucja dla biznesu. Zostanie ona zaprezentowana ja na kongresie 590, który odbędzie się 17 i 18 listopada w Rzeszowie. Kategorii. Mateusz Morawiecki powiedział, że rozwiązania, które znajdą się w tym dokumencie, mają się przełożyć na systemy legislacyjne. Jak zaznaczył, dokument ten ma być tak skonstruowany, by dać przedsiębiorcom większą pewność i stabilność co do pewnych fundamentów.
fundamentalnych zasad prowadzenia biznesu. Pomóc w działalności polskich firm ma także pakiet 100 uproszczeń dla przedsiębiorstw. To są najróżniejsze uregulowania albo deregulacje, między innymi takie, które dotyczą sukcesji firm, działalności gospodarczej, które jako jedynym kraju Unii Europejskiej nie została do tej pory uregulowana. One dotyczą relacji na styku z ZUS-em, przechowywania archiwów, one dotyczą pakietu wierzytelności czy rozmaite uproszczenia z zakresu funkcjonowania przedsiębiorstw w obszarze administracyjnym, ochrony środowiska, podatki dolane, nadwyżki badawcze, czy też cel ujrzy światło dzienne. Na konferencji prasowej w Warszawie wicepremier Morawiecki określił, że są to regulacje i regulacje, które mają przyczynić do zwiększenia łatwości działania w Polsce. Prezes Związku Artystów Sceny Polskiej Olgierda Łukaszewicz wspomina Andrzeja Kopczyńskiego jako artystę, którego kochała publiczność. Andrzej Kopczyński zmarł w Warszawie w wieku 82 lat. Największą popularność zdobył jako odtwórca roli inżyniera Stefana Karpowskiego w serialu 40 Jak podkreśla Olgierd Łukaszewicz, sam Kopczyński ogranicza, ale to ładna rola bardzo ważna. Kopczyński sam z tej roli wpisał się w naszą wyobraźnię, jak widać na kilka pokoleń. Stał się właśnie taką kultową postacią, która rzeczywiście te teksty cały czas zachęcają do tego, żeby wejść z nimi w jakąś polemikę, takimi metafizycznymi czy tymi magicznymi. Natomiast traktowanie wszystkiego jako po prostu tekstu jest dla mnie rozwiązaniem, które pozwala właśnie wszystkie te roszczenia metafizyczne odsunąć. Za rolę w 40-latku aktor otrzymał wiele wyróżnień, między innymi nagrodę przewodniczącego Komitetu do Spraw Radia i Telewizji, srebrny gwóźdź sezonu w plebiscycie popularności Kuriera Polskiego i nagrodę za pierwszoplanową rolę męską na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Do końca dnia na oku pogodnie, jedynymi miejscami pochmurno i deszczowo. Temperatura od 5 do 10 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu umiarkowany i dość silny, północno-wschodni i wschodni. A kolejne informacje dnia w Polskim Radiu 24 o godzinie 17. Zapraszam. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Wysłuchasz w aplikacji mobilnej 16.36 na zegarze. Słuchają Państwo Polskiego Radia 24. Za kilka minut porozmawiamy o sprawach europejskich. Wcześniej jednak sprawy filmowe. Polskie Radio 24. Zmarł Andrzej Kopiczyński, aktor miał 82 lata, aktor znany przede wszystkim z serialu 40-latek, zmarł w szpitalu, od wielu lat chorował na Alzheimera od dłuższego czasu. Jego stan był poważny. Naszym gościem jest Łukasz Maciejewski, krytyk filmowy. Dzień dobry. Jak pan zapamięta Andrzeja Kopiczyńskiego? To będzie głównie 40-latek, czy jednak może niekoniecznie? No tak, ale sukces aktora, jeżeli ma taką rolę, Zwłaszcza, że mówimy o sytuacji, której popularnie wdzięczamy naprawdę nieprzypadkowej kreacji, bo on tak wpisał się w rolę 40-latka, tak zagrał tego Karolskiego, że na niepalce, jeżeli wyobrażamy sobie kwintesencję właśnie 40-letniego mężczyzny z tamtej epoki, bo dzisiaj 40-latkowie wyglądają zupełnie inaczej, no to jednoznacznie wspominamy pana Kopczyńskiego, ale też nie zapominajmy bardziej elitarny, bo w dziesiątkach ruch na tak, że ja Kopczyńskiego grany zarówno w Teatrze Narodowym, czasami w repertuarze dramatycznym, ale w ostatnich dekad właściwie stał się twarzą komedii. I to takiej komedii
Wszystko drożeje. No i te kredyty. Co na to specjalista? Tak, raty kredytów z różnych względów mogą rosnąć. Inaczej jest w banku Credit Agricole, w którym raty kredytu gotówkowego nie wzrosną. I bank to gwarantuje. Zaś kredyt gotówkowy, którego rata nie wzrośnie. Zapraszamy. Credit Agricole, Bank Polska S.A. Gwarancja stałej raty odnosi się do każdej umowy pożyczki gotówkowej i dotyczy jej terminowej spłaty. Oprocentowanie nominalne pożyczki jest stałe w całym okresie umowy. Studencki weekend w Heilongu. Rabat 20% na całą kolekcję dla wszystkich studentów. Pokaż waszą legitymację, dołącz do Heilong Club. Łukasz Maciejewski, krytyk filmowy. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo. Gość Polskiego Radia 24. A my zmieniamy temat i zgodnie z zapowiedzią rozmawiamy o kwestiach europejskich, o przyszłości Europy. W naszym studiu Krzysztof Rak, Nowa Konfederacja. Dzień dobry. Dzień dobry. Naszej rozmowie miało przyświecać motto zmian czekających Europę. Tyle, że można by chyba to motto zamienić na stwierdzenie znaki zapytania. Bo właściwie to jest chyba coś, co widać wokół znaki zapytania. Nie wiemy, co wydarzy się w przyszłym roku w Niemczech. Kto wygra wybory, od tego będzie zależało, jak będą układały się między innymi relacje między Berlinem a Moskwą. Nie wiemy, co wydarzy się po wyborach we Francji. Nie wiemy, jak będzie przebiegał Brexit. Nie wiemy także, co wydarzy się w Stanach Zjednoczonych. W związku z tym wiemy, że niewiele wiemy. Tak, można jeszcze dodać do tego, że nie wiemy, kiedy po raz kolejny wydarzy się kryzys finansowy, bo tu on, bo ten kryzys tak naprawdę trwa. Teraz nie obserwujemy jego skutków, bo to państwa bogate nadal dają kredyty państwom biednym, ale to w którymś momencie musi się skończyć, no bo nie w sposób żyć cały czas na kredycie. Ja sądzę, że właśnie te problemy związane z kryzysem finansowym, z kryzysem zadłużeniowym, kiedy one wyjdą po raz kolejny na jaw, pokażą się nam, wtedy no, naprawdę zaczniemy się zastanawiać, co dalej, bo proszę zwrócić uwagę, po tym, co miało być, co było niewiarygodne i co miało się nie wydarzyć, po Brexicie, też mówiliśmy, no, że po Brexicie, jeśli dojdzie do Brexitu, no, to rzeczywiście dokonamy w Europie zmian, bo Brexit był no, takim symptomem tego, że źle się dzieje i skoro Brytyjczycy uznali, że trzeba wyjść z Unii Europejskiej, to my tę Unię musimy naprawić. No i minęło kilka miesięcy i jakoś już nic nie chcę naprawiać. Po spotkaniu w Bratysławie, który miał być tą refleksją, to spotkanie żadnej refleksji nie przyniosło. Raczej aktorzy powiedzieli, że nie będziemy dokonywali zmian, bo zmiany są związane w Unii Europejskiej ze zmianą traktatów. Jeśli mocarstwo mówią, no na razie może tych traktatów nie ruszajmy, no bo dotkniemy puszki Pandory. No to znaczkiem tego nie mają specjalnej ochoty reformować Unię, czyli po prostu odwlekają, czekają na następny kryzys i być może kiedy ten kryzys rzeczywiście dotknie samych posad, fundamentów integracji europejskiej, a to może mieć miejsce w przypadku kolejnego etapu kryzysu finansowego, no wtedy przywódcy dojdą do wniosku, że może jednak trzeba byłoby coś zreformować. Może byśmy coś zreformowali, tak, bo tak siedzą jak w jednym z dramatów Wrożka i tak kiwają głowami, jak takich trzech czy czterech chłopów i tak, może byśmy, panie, coś zreformowali, o, może byśmy zreformowali, bo na razie nic nie wywołuje. Kolejna fala kryzysu finansowego może się pojawić, może nastąpić, ale w jakimś czasie na pewno się pojawi, bo cudów nie ma. Życia, kredyt, nieskończoność nie można. A może też pojawić kolejna fala kryzysu migracyjnego, który temat przycichł w ostatnich miesiącach, co nie znaczy, że został uregulowany.
mediach underground. Ja mam takie poczucie, że ja bym się tutaj specjalnego dramatu nie spodziewał, a to z kilku tego, czego nie możecie względów. Zrozumieć. Okazało się, wbrew temu, co mówili niektórzy przywódcy Unii Europejskiej prawie dokładnie rok temu, że granice zewnętrzne Unii Europejskiej można kontrolować, czyli można po prostu te granice zamknąć i nie pozwolić na to, żeby w ciągu roku 2-3 miliony imigrantów zmierzało do Europy. Mamy najnowsze dane. Najnowsze dane niemieckie mówią, że do tej pory, w 2016 roku, do Niemiec przybyło około 200 tysięcy osób. I tyle Niemcy są w stanie przyjąć do gdzieś mniej więcej do 300 tysięcy osób. A przypomnijmy, w roku 2015 przybyło do Niemiec prawie 2 miliony obcokrajowców, a potem jak to... A liczba netto, bo część z nich wyjechała, tak? Ale liczba netto, która pozostała, to było przeszło milion osób. Dzisiaj 200 tysięcy, no oznacza tyle, że ten kryzys jest, wydaje się być kontrolowany przy współpracy z Turcją, co do której również nie ma pewności, jak zachowa się. No my kilkakrotnie mówiliśmy już i moja teza jest taka, że decydujące wcale nie było, zawarcie umowy z Turcją, tylko wcześniejsze, kilka miesięcy wcześniejsze. To znaczy, zainteresowani luty 2015 roku zamknięcie tak zwanej trasy bałkańskiej. I to spowodowało, że poszedł bardzo wyraźny sygnał do potencjalnych migrantów. My was już nie chcemy. Zaraz potem również mniej więcej taką myśl sformułował i przekazał w świat przewodniczący Rady Europejskiej, niejaki Donald Tusk, pamiętajmy też o tym. I moim zdaniem de facto, o którym mówią rządzący, ten generalny przekaz, jaki wyszedł z naszego kontynentu, który mówi, no, że już nie będziemy was witali, to spowodował, że ci potencjalni migranci zaczęli się zastanawiać, czy rzeczywiście warto do Europy zmierzać, czy rzeczywiście zostaną w Europie przyjęci. Przyznaję, że trudno mi się postawić w sytuacji tych ludzi, którzy zmierzają do Europy, ale wydaje mi się, że dla wielu zdesperowanych apele jakiekolwiek szefa, czy to komisji, czy rady, czy jakiegokolwiek innego parlamentu krajowego czy europejskiego, nie mają jeszcze znaczenia. To zgoda, ale pamiętajmy, że wśród tych którym życie w własnym kraju było rzeczywiście zagrożone. Myślę tutaj na przykład o Syryjczykach, to była jednak mniejszość. Ten potok, czy ta fala migracyjna również w dużej mierze składała się z na przykład mieszkańców Bałkanów. To było kilkadziesiąt procent, to byli Albańczycy, Serbowie. No do Europy w tym momencie, w którym kanclerz Merkel powiedziała, no przyjmiemy was wszystkich z otwartymi rękami, no każdy chciał zmienić miejsce zamieszkania. Przypomnijmy, że uchodźca, który znajdzie się w Niemczech i dostanie, to dostanie socjal, ten socjal wynosi tak mniej więcej 400 euro w gotówce i mieszkanie. No to kto by nie chciał? W większości krajów południowej Europy, szczególnie tych postkomunistycznych, to jest zmiana i to o na wiele, wiele lepsza jakościowa zmiana warunków życiowych. No to warto się odzwonić, przyjmiemy was, no to a jeśli chodzi o te problemy, które wymieniliśmy na początku, czy właściwie te niewiadome, od których rozpoczęliśmy, czyli z jednej strony Niemcy przed wyborami, Francja przed wyborami, Wielka Brytania przed wystąpieniem z Unii Europejskiej i wybory w Stanach Zjednoczonych, które, czy można stworzyć jakąś gradację, które są najistotniejsze, które mogą najbardziej zaciągnąć
zdążyć do przyszłości Europy. Trudno mi jest powiedzieć, może nie dramatem naszej rozmowy spadł. Ja bym nie przeceniał roli wyborów w dzisiejszym społeczeństwie demokratycznym, a szczególnie w społeczeństwach Zachodu. Tak nam się wydaje. Oj, zmieniam Angelę Merkel i wiadomo, co się stanie. Nie wiem, czy nie wiadomo, co się stanie, nie wiadomo, czy ją zmienią. A po drugie, wcale zmiana Angeli Merkel nie musi oznaczać drastycznej zmiany w polityce zagranicznej. Powiem tak, wręcz przeciwnie, te duże kraje, mocarstwa, dobrze zorganizowane, charakteryzuje raczej coś, co nazywamy ciągłością polityki, czy ciągłością polityki zagranicznej. No, my, ponieważ taka jest natura mediów, lubimy podkręcić temat, żeby zachęcić naszych słuchaczy do tego, żeby nas słuchano. No i mówimy, oj, tak, zmieniam Angelę Merkel, to będzie koniec świata. Od razu następca Angeli Merkel dogada się z niejakim Putinem i będziemy mieli za swoje. Zgadzam się, że w przypadku krajów Europy Zachodniej bardzo często następuje kontynuacja polityki zagranicznej w szczególności, ale jeśli chodzi akurat o Niemcy, jest co najmniej jeden rozdział, w którym ta kontynuacja nie zawsze się udaje. Pomyślmy na przykład o tym, jak zachowywali się poprzednicy kanclerz Angeli Merkel w stosunku do włodarzy moskiewskich. A fakty są takie, że tak w momencie, w którym niejaki Gerhard Schröder, do niego pan pije, tak, były kanclerz socjaldemokratyczny, dzisiaj jeden z członków władz rosyjskiej spółki, która buduje Nord Stream. Proszę zobaczyć, że ten deal jest kontynuowany przez rząd Angeli Merkel. Co więcej, on jest nie tylko kontynuowany, budowana jest druga nitka, czyli można powiedzieć, jest jeszcze lepiej, a dla Rosjan i dla przetrwania tego reżimu, który jest w Moskwie, ten deal jest najważniejszy dzięki temu. Oni, ci ludzie na Kremlu się wspogacają i jeszcze resztki, co im z tego dealu zostaną, te pochłapki rzucają Rosjan. Ale na niego nie czekał we Wrocławiu. Ja lubię władzy. Nie oszukujmy się. Takie te dzieci niepełnosprawne. Te całe sankcje, po drugie, są o, że tak powiem, potłuc. One nic nie dają. Pan prezydent Putin ani o jotę nie zmienił wskutek sankcji swojego stanowiska. Ale nawet więcej, nawet nie musi być małżeństwo. Właściwie je zaostrzył. Ale ciągle na to się liczy, czeka i za to za wszelką cenę musi być. Co tam za wszelką cenę musi być? Za wszelką cenę nie musi być. No ale liczy na to nauczanie, że ten pokaza, że matka mu dziecka dawała, on od niej oczywiście uciekł, no bo ona uczy się przyczyn na niego to, że takie dziecko niepełnosprawne, to jest życie takiej matki. No ale jest nauczone jednocześnie takie dziecko, ale biznesy robimy świetne. Nie dają, nie tak dają, no to więcej, tak całe życie będzie. Ale to się powoli kończy. To jest kwestia być może wielu lat. Ale jak one mają zadziałać, kiedy one nie dotyczą tego, co jest istotne? Rosję, sankcje mogły dotknąć Rosję tylko pod jednym względem. Rosja stoi na eksporcie surowców energetycznych i głównym odbiorcą dziś i w najbliższej dekadzie, w perspektywie strategicznej, są kraje Zachodu. Z Rosją można było porządek zrobić dosłownie w 5 minut, robiąc taką politykę na przykład jak Polska, czyli silniej dywersyfikując odbiór surowców energetycznych. Jeśli Zachód zrezygnowałby z szeroko zakrojonych, Niemcy na przykład kupią około 40% gazu, zużywają gazu rosyjskiego. Jeśli by Niemcy na przykład zamiast 40% w ramach prawdziwych sankcji, chociażby o te 10 punktów procentowych zmniejszyli, to już to byłoby na Kremlu dostrzeżone. Powiedzmy to szczerze, te sankcje nijak, podkreślam, nie dotykają władców Kremla. One dotykają Rosjan, ale prezydent Putin
posiadając środki musowego przykazu, jak to się kiedyś mówiło, jest w stanie przekonać Rosjan, że oj, żyjcie biedniej, ale godniej, bo będziemy mieli imperium. To Rosjanie jak na razie kupują. Jak mówię, trzeba by było ograniczyć zakupy, co Zachód może w każdej chwili zrobić, bo zakupy w ogóle ropy naftowej, bo to jest główny dochód budżetu rosyjskiego. No, dosyć łatwo jest zdywersyfikować. Trzeba kupić tylko więcej od Arabii Saudyjskiej i od Iranu tej ropy. Oni mają te nadwyżki. Ta ropa przyjedzie chociażby statkami. No i wtedy jak prezydent Putin zobaczy swoje konto, że tej wzjatki za te kontrakty będzie mu się ta wzjatka drastycznie zmniejszała i nie będzie miał tych, nawet tych ochłapków, które rzuci swojemu społeczeństwu, to wtedy pójdzie porozum do głowy. Jak na razie to słowo pana daje, jest biznes as usual, czyli robi się biznes, jak to się zwykle z Rosją robiło, a nam się wmawia, że tam te sankcje to strasznie Rosjan bolą. Nie bolą, jeśli Rosja coś boli, to jest niechęć kapitału inwestycyjnego, bo nie mają z czego inwestować. Tylko wie pan, mając zdrowy zmysł, pójdzie do Rosji inwestować swoje pieniądze, kiedy w każdej chwili ktoś na Kremlu może mu te pieniądze ukraść. Zadaliśmy bardzo dramatycznie od pytań, co dalej z Unią Europejską w kontekście wyborów w Niemczech, wyborów we Francji, wyborów w Stanach Zjednoczonych i Brexitu. Także kończymy na relacjach z Rosją i na stwierdzeniu, że tyle się musiało zmienić, że nic nie zmieniło. Przekonywał o tym Krzysztofa, Krakowa Konfederacja. Dziękuję bardzo. Jeśli chodzi o przyszłość Europy, pytanie będzie dobrze. Będzie dobrze. No, w zależności, co będziemy rozmawiać, będzie jak zwykle. Będzie kryzys. Tego jesteśmy pewne i będzie zmiana. Ale nie wierzy, nie wyznaje, nie ma żadnych zasad, to nie będzie dobrze. Nie będzie dobrze, nie będzie dobrze. Na całym świecie, jeżeli chodzi o to, to tak jest, że na całym świecie jest zmiana. Skręceniu filmów 4K z stabilizacją obrazu i wbudowanym GPS-em za 1899 zł. Saturn, technologia tak ma. Był sobie maluszek, który nie potrafił sam wydmuchać noska. Na szczęście mama znalazła rozwiązanie. Aroma Active Baby. Można go stosować bez obawy już od pierwszego dnia życia. Żel Aroma Active Baby uwolnił aromaty sosny, mięty i eukaliptusa, który pomogą dziecku spokojnie zasnąć. Mora dla maluszków tylko Aroma Active. Aroma Active. Swobodne oddychanie przez całą noc. Kto ostatni do gabinetu? Ja tylko na chwilę. Po receptę na żelaki. Na żelaki? Przecież na tabletki Rostil już nie potrzeba recepty. Mnie Rostil zawsze pomaga, bo działa na obie przyczyny żelaków, osłabione żyły i zakrzepy. Czyli po Rostil do apteki. Rostil działa na obie przyczyny żelaków. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Kalcium do bezilaty 250 mg. Przeciwwskazania na wrażliwość na którymkolwiek składnik leku aflofa. Masz dosyć infekcji. Działa i sięgnij po tabletkę Neozine. Zarówno wspomagał odporność, jak i działa przeciwwirusowo. Zastosuj Neozine w każdej sytuacji. Neozine, zwalczaj wirusy i nie daj się infekcji. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Też każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. 500 mg inosyny wspomagającą odporność odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych, a przeciwwskazania na wrażliwość na substancje żelną. Odmiany na rodzinnych wakacjach z ręką. Gdzieś nad ciepłym morzem, na jednej z cudownych plaż. Rabaty do 40% dla rodziców i do 80% dla dzieci. Rezerwuj teraz w Rainbow. Sama wiesz, jak ciężko sobie z tym poradzić. Pięciomiesięcznym dziecku podaj Marysi Purinazin. Purinazin to woda morska, ale ta ma specjalną końcówkę, która dostarcza delikatną piłkę. Podasz go Marysi bez problemu. Proszę weź. Dzięki. O, wyrób medyczny z dodatkiem gliceryny. Ma on opakowanie aż 500 dawek. I możesz go stosować także na co dzień. Purinazin. Więcej niż woda morska. Dlaczego tak wiele Polek wybiera Vitotal dla kobiet?
Bo zawiera aż 23 witaminy i minerały w wysokich dawkach, skutecznie wzmacnia organizm. Fitotel dla kobiet ma też potrzebne nam składniki roślinne i aminokwasy. Kompleksowo wspiera zdrowie. Fitotel dla kobiet to dla nas najlepsze rozwiązanie. Super aktywny Fitotel dla kobiet. Więcej niż witaminy. Teraz kupując tabletki Fitotel w promocyjnym opakowaniu otrzymasz kod na audiobook ze specjalnej kolekcji na audioteka.pl. Nigdy nie ekstrementuję, gdy moja córka jest chora i kaszle. Od zawsze podaję jej Pulneo. Pulneo leczy kaszle, działa przeciwzapalnie i pozwala szybko pokonać chorobę. Pulneo, sprawdzony lek, gdy dziecko jest chore i kaszle. Wspiera 2 mg na mililitr. Leczy nieumiejętne w przebiegu chorób zapalnych odrzutnik. Zaleczenie nie może opóźnić rozpoczęcia leczenia antybiotykami. Przeciwwskazania na wrażliwość na którąkolwiek substancję. Nie stosować u dzieci poniżej 2 lat. Na Aflowarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Kiedy na hemoroidy dostałam tabletki Proctohemoland Control, byłam zdziwiona. Tabletki na hemoroidy? Tak, bo musiałam wzmacniać żyły od wewnątrz, by hemoroidy nie nawracały. Tabletki doustne Proctohemoland Control wzmacniają naczynia żylne oraz zwalczają stany zapalne. Proctohemoland Control. Tabletki Jasmina. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z szlakami odbytu. Przeciwwskazania na wrażliwość na którykolwiek ze składników. Aflowarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Teraz MediaMarkt. Za każde wydane 500 zł otrzymasz 50 zł na karcie podarunkowej BP. Na przykład kupując zestaw do zabudowy Siemens, płytę i piekarnik za 3848 zł otrzymasz 7 kart BP. MediaMarkt. To była reklama. Tańczyć tango na nowo. Autopromocja. Polskie Radio 24. Każda decyzja podejmowana w instytucjach Unii Europejskiej ma przełożenie na nasze codzienne życie. Na Planecie Plus trzymamy rękę na unijnym pulsie. W każdy piątek od godziny 23.10 w audycji Panorama Europejska w Polskim Radio 24. Autopromocja. Światła i przestrzeni. Partnerem wydania jest Forte. Cztery kąty już w sprzedaży. Pójdź jest 17. Polskie Radio 24. Informacje dnia. Są zarzuty dla byłej urzędniczki Ministerstwa Sprawiedliwości Marzenka. Zataiła bardzo szczegółowe dane, m.in. o wypłacie odszkodowań. Komisja Europejska chce przyjąć CETA do końca tego miesiąca. Polski rząd nie lekceważy zagrożeń. Będziemy teraz również ze stroną społeczną konsultować się, tak żeby te potencjalne zagrożenia nie zmaterializowały się. Powraca temat referendum niepodległościowego w Szkocji. Premier rządu zapowiedziała konsultacje. W Polskim Radiu 24. Informacje dnia. Adrianna Calińska-Czaniecka, zapraszam. Byłej urzędniczce Ministerstwa Sprawiedliwości Marzenie K. postawiono 4 zarzuty dotyczące reprywatyzacji w Warszawie. Śledztwo przeciwko kobiecie prowadzi prokuratura regionalna we Wrocławiu. Rzeczniczka prokuratury Anna Siłomok powiedziała, że zarzuty wiążą się z naruszeniem ustawy antykorupcyjnej. Przestępstwa te zostały popełnione w latach 2012-2015 i polegają na zatajeniu w oświadczeniach majątkowych do złożenia, których zobowiązano opublikowanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 9 marca zdecydował o tym Warszawski Sąd Rejonowy. Chodzi o wyrok, w którym sędziowie Trybunału uznali, że grudniowa nowelizacja ustawy o Trybunale przygotowana przez Prawo i Sprawiedliwość jest niezgodna z konstytucją. W kwietniu prokuratura mówiła wszczęcie śledztwo w tej sprawie. Teraz decyzję śledczych uchylił sąd. Nie znamy szczegółów. Prokuratura Sądu Rejonowego w tej sprawie było niejawne. Antonio Guterres oficjalnie mianowany na nowego sekretarza generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych w Warszawie do kandydatury przychyliło się Zgromadzenie Ogólne ONZ. Portugalczyk 1 stycznia zastąpi obecnego sekretarza Ban Ki-moona. Guterres był szefem rządu w Lizbonie. Przez 10 lat pełnił też funkcję wysokiego komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw uchodźców. Unijni dyplomaci rozważają rozszerzenie sankcji wobec Rosji za jej działania w Syrii, a konkretnie za bombardowanie Aleppo. Według portalu EU Observer rozmowy w tej sprawie prowadzone są na razie na poziomie ambasadorów krajów członkowskich, ale w przyszłym tygodniu temat powinni poruszyć także unijni ministrowie spraw zagranicznych, gdy spotkają się w Brukseli. Jedna z propozycji mówi o możliwości podpisania nazw niektórych Rosjan do obowiązującej syryjskiej listy sankcyjnej. Tymczasem prezydent Władimir Putin kategorycznie odrzuca oskarżenia, jakie w ostatnich dniach płyną pod jego adresem, m.in.
Berlina czy Paryża, twierdzi, że to nie Moskwa odpowiada za eskalację syryjskiej wojny domowej. Polityczny elit, który to jedynie polityczna retoryka bez związku z rzeczywistością. Jestem przekonany, że kontrowersji wokół reprywatyzacji nie byłaby w stanie wyjaśnić sejmowa komisja śledcza. Ciężko Stany Zjednoczone i ich europejscy sprzymierzeńcy. Działania Rosji u boku prezydenta Baszara el-Assada nie podobają się także szefowi Rady Europejskiej. Znaczy widzicie Państwo, jak to jest, że jak były te liczby na ubiegłów jak LGBT, to pięknie to życie rozpoznane gejów, lesbijek na zachodzie, że ludzie honorowi, kulturalni, mili, słowni, sympatyczni, ludzie zakładają rodziny, przemieniają się w kobiety z mężczyzn w kobiety. To tylko robią wszystko, ale nie okradają się nie oszukują się, nie okłamują się. A tutaj sobie nawet jak z kościoła wyjdzie zemsty, pomszy. No to przecież jak na policję przymierzają się z kamieniami 11 listopada. Janka Witka pobili tutaj Macieja na parafii katolickiej. No, na Lubelskiej 32 u księdza Falecznego też pokoła, że my się wyrzucali na ile gina, ale tej stołówce katolickiej. Pobili go wielokrotnie. To on nawet chciał wjazd uciekać z tej Polski katolickiej. No, przecież Wrocław czy Warszawa, to widzicie Państwo. Ludzie się okłamują, Piątek pojechał do tam, że będzie na niego czekał jeden z transportu we Wrocławiu. Nikt na niego tam nie czekał i żadnego tam zbiega za kurczaczkiem. Nie było, ja mówię, dziecko, pojedziesz samotny, nikt na ciebie nie będzie czekał, jeszcze się rozpłaczesz tam na tym. Także takie są dziady w Polsce, to są młode, to są stare, to dziady są dlatego, bo to są złe typy. Hamy! Pracy powstanie około 500, kolejne 7 tysięcy osób znajdzie zatrudnienie w firmach zamieniających się w kobiety. Komentując te inwestycje, część opozycji na Wiejskiej pyta o konsekwencje w podejściu rządzących do zagranicznego kapitału. O tych wątpliwościach prowadzi Platforma i rzecznik Jan Grabiec. Z jednej strony oczekujemy większych inwestycji w polski przemysł, z drugiej strony mówi się, że to jest kapitał zagraniczny, trzeba podnosić udział kapitału polskiego. To jest ta sprzeczność, która tkwi w tym planie. Nie samo podejście jest najważniejsze, ale jego efekt, Gronkiewicz nie zaresztowali.